jak oni usłyszeli, że on powiedział, że woli, żeby tu Hitler przyszedł, trzask w mordę, buch, kopa, padł, zajuszony z krwi, na krawężniku leżał. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Jesteśmy oczywiście na Waszym i moim ulubionym Dolnym Śląsku, dokładnie w powiecie wałbrzyskim. I dzisiaj będzie o sytuacji 45 i 46 roku. Jakie społeczne przemiany i jakie rzeczy działy się w tym miejscu. Generalnie będzie o zemście i odwecie na Niemcach przez Polaków. Przez tych Polaków, którzy gnębieni byli przez hitlerowskiego niemieckiego okupanta przez 6 lat. I ludzie ci, kiedy trafiali na Dolny Śląsk, do tych miejscowości, gdzie mieszkała ludność niemiecka, czy nam nie uciekła, w tych domach, w tych zakładach, w tych fabrykach, w tych wszystkich wsiach mieszkali Niemcy. To ludzie, którzy doznali tyle krzywd, pogardy i bestialstwa od Niemców w czasie wojny, po prostu automatycznie zaczęli się na nich wyżywać i mścić. Czas odwetu nadszedł i można było robić to, co oni wcześniej robili im. I dzisiaj o tym będzie właśnie ten odcinek. Mieszkał w Walimiu taki Berger. Jego komuna zostawiła po wojnie, aby uczył Polaków na zakładzie przemysłu liniarskiego. Technologii, oczywiście fachowości. I kiedyś na ulicy w Walimiu spotkali go Polacy, zaczęli mu dokuczać. I on w nerwach powiedział, że już wolał, żeby Hitler tu przyszedł, niż oni, ci Polacy, którzy tutaj wszystko rozwalają, niszczą i ten polski wirszaw, ta polska gospodarka jest taka po prostu rozbebłana. Jak oni usłyszeli, że on powiedział, że woli, żeby tu Hitler przyszedł, trzask w mordę, buch, kopa, padł, zajuszony z krwi, na krawężniku leżał. Mówiło się mniej więcej tak. Kogo najpierw będziemy lać w pysk? Reichsdeutschów czy Volksdeutschów? Odpowiadali chłopaki. Nie, najpierw Reichsdeutschów. Dlaczego? Dlatego, że to przyjemność, a Volksdeutsch to obowiązek. I taka dokładnie była zemsta. Jeszcze ślady fanatyzmu hitlerowskiego można spotkać w sudeckich wsiach. Na przykład na jednej ze stodół w powiecie wałbrzyskim jest ewidentnie ułożona z cegieł na ścianie swastyka. I teraz sobie proszę wyobrazić takiego Polaka, który wrócił z obozu koncentracyjnego, przyjeżdża do takiego gospodarstwa, a Szwab ma na ścianie swastykę. Już wiadomo, że miazga z tego Szwaba. Taka była zemsta. Ruina dawnego poniemieckiego kościoła ewangelickiego w Sudetach. A my rozmawiamy o tym, co działo się tu po wojnie. Polacy, kiedy przyjeżdżali i mieli tych Niemców na wyciągnięcie ręki, to nie patyczkowali się z nimi. Więzienie w Wałbrzychu było pełne NSDAP-owców, a także takich Niemców, których Polacy uważali za fanatyków.
codziennie wypuszczano ich na spacer, kazano im podnosić ręce w górę i krzyczeć i śpiewać Niemcy, Niemcy ponad wszystko. A potem milicjanci wpadali, gumowymi pałami tłukli ich i kazali im się czołgać do celi. Taki był odwet. Natomiast sytuacja odwrotna. Wśród tych ludzi, tych milicjantów, był jeden człowiek, który miał 25 lat. Nazywał się chyba Hermanowski. I on codziennie tym Niemcom ze swojego śniadania odkładał połowę i dawał. Kiedy zapytali się, dlaczego dla nas to robisz? Przecież nas tutaj tłuczecie, bierzecie odwet za całe 6 lat. Ja do 45 roku byłem na robotach w Niemczech i miałem porządnego Niemca. Więc przynajmniej tyle oddaję wam to jedzenie i tak się chcę odwdzięczyć. Lipiec 45 rok. Przyjeżdżają już pierwsi Polacy do sudeckiej wsi. Jest karczma. Piją alkohol. Rozmawiają o okupacji. Jeden z nich opowiada, że Niemiec w powstaniu warszawskim, kiedy on stanął z trójką dzieci, powiedział do niego, że ma wybrać, które dziecko będzie żyło, a resztę wyciągnie karabin i rozstrzela. Wyklęknąłem na kolana przed tym szubrawcem. Zacząłem całować mu buty i błagać go, żeby tego nie robił. Odbezpieczył automat i zabił trójkę moich dzieci. Myślałem, że zwariuję. Przyjechałem tutaj, nie wiem, co będę robił. Jakoś po prostu muszę wrócić do życia. I nagle padło hasło, że wrócił do wsi niemiecki sołtys, który uciekł przed Armią Czerwoną, ale nie udało mu się na zachód daleko zbiec, więc wrócił. Generalnie był to bardzo porządny człowiek. Potem, po tym, co się stało, robotnicy przymusowi świadczyli, że to naprawdę porządny chłop. Ale w tych ludzi weszła taka chęć odwetu na po prostu jakimkolwiek Niemcu, że jak złapali tego sołtysa, to po prostu kamieniami z podwórka go zmasakrowali, ukamieniowali. Tak, jak w Galilei, w biblijnych opowieściach. Tak go ukamieniowali. Za 3 tygodnie wrócił inny Niemiec, który był parszywym człowiekiem, który gardził Polakami, gardził robotnikami przymusowymi. I nikt mu nie zrobił krzywdy, bo emocje już wszystkie opadły, ludzie wyzbyli się tej zemsty, zaczęli wracać powoli do normalności i ten parszywy przeżył, a ten porządny nie. I taka była sytuacja po wojnie. Kiedy dowiedzieli się ludzie ze wsi, Polacy, że na pobliskim cmentarzu znajduje się masowy grób więźniów, których SS-mani rozstrzelali podczas marszu ewakuacyjnego z jednego z obozów koncentracyjnych na Dolnym Śląsku, chodzi o Gross Rosen, to proszę sobie wyobrazić, że wzięli tą ludność niemiecką na ten cmentarz, kazali ekshumować, rozkopać ten grób i całować te rozkładające się ciała. A potem ich pobili i na te ciała ich wrzucili. I taki był odwet, i taka była zemsta. Częstymi inicjatorami odwetu i zemsty na Niemcach byli ludzie, którzy od nich najwięcej krzywd dostali. Mówię to o byłych więźniach, a także o robotnikach przymusowych. Jedna z robotnic przymusowych była gwałcona regularnie przez Niemca ojca i 3 jego synów. Oni nie byli na froncie, dlatego że jeden z nich był ranny, drugi był kaleką, a ojciec i syn musieli pracować w gospodarstwie, aby dostarczać żywność dla Wehrmachtu, więc dlatego ich nie powołano. I okazuje się, że regularnie cała czwórka ją gwałciła przez prawie 6 lat. Kiedy weszły oddziały Armii Czerwonej i wyzwoliły ją z tego bestialstwa, podeszła do oficera i powiedziała, żeby ich związał i zabił. Natychmiast, żeby to uczynił. Że ona go prosi, aby on ich pozabijał.
To, co się tu działo, było makabryczne. Żona tego Niemca i matka tych synów o wszystkim wiedziała, ale to był tajemnica Poliszynela. Czym więcej oni ją gwałcili, tym ona była dla niej bardziej okrutna. Zabierała jedzenie, wyrzucała ze stołu, policzkowała, poniżała, upadlała. I kiedy temu oficerowi to wszystko opowiada, on mówi, że on nie może zabić cywili. Po prostu nie zabije cywili. SS-mana, wehrmachtowca, NSDAP-owca tak, ale tych cywili nie. Ale mówi, może zrobić to ty. Tak, tak. Daje jej więc pistolet. Ona ten pistolet bierze, tłumaczy jej. Tu się odbezpiecza, tu przeładowujesz, tu masz magazynek, możesz to zrobić. Ona wzięła ten pistolet, podeszła, spojrzała na tą matkę i pierwszego zabiła ojca. Matka nie ruszyła nic, ani nawet nie drgnęła. Załadowała pistolet jeszcze raz, zastrzeliła syna, potem następnego syna. I wtedy ta matka niemiecka zaczęła wyć. A trzeci syn był dla niej najbardziej okrutny. Jakiś dewiant. Powiedziała, żeby otworzył usta i włożyła mu pistolet w usta, strzeliła. Wszystko z głowy się rozleciało, ochlapało ich całych. Rzuciła ten pistolet na tą matkę niemiecką i powiedziała, żyj teraz, już więcej zabijać nie będę. Dawny poniemiecki cmentarz ewangelicki w Sudetach Środkowych. Mamy tu rozbite fragmenty płyt nagrobnych tych Niemców, którzy tu mieszkali. Tadeusz Borowski, wielki polski poeta, a w czasie II wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Powiedział po wojnie, że nie wystarczy ludziom, którzy cierpieli niesprawiedliwie, sama sprawiedliwość. Oni chcą i pragną, aby winowajcy też cierpieli niesprawiedliwie. I wtedy odczują to jako sprawiedliwość. Słuchajcie, jeżeli macie jakąś ciekawą historię, o której słyszeliście i chcielibyście się z nią ze mną podzielić, zapraszam Was do kontaktu. kontakt@historystory.pl. To moja skrzynka odbiorcza. Dziękuję za każde dobre słowo. Dziękuję za Wasze wszystkie pozytywne komentarze. Pamiętajcie o subach dla naszego kanału. To bardzo ważne. O kciuku w górę i o tym, żeby wspierać nas też, bo bez Was nie ma nas. Link do wsparcia znajdziecie zawsze w opisie pod filmem i w pierwszym moim komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach History Story. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.